Dzień dobry, witam pana serdecznie. Dzień dobry, witam również. Nie pokazywał się pan w mediach, przynajmniej tych regionalnych, a udział w debatach nie był panu potrzebny, bo wygrał pan w Cuglach, czyli praktycznie bez wysiłku i to z drugiego miejsca na liście Platformy Obywatelskiej. Przed panem był Franciszek Fejdych, burmistrz Prudnika. Gratulacje. Dziękuję bardzo i dziękuję również wyborcom, że kolejny raz zaufali mi, bo to jest dla mnie bardzo ważne. A proszę państwa, no ja myślę, że związane jest to z tym, że nie zmieniam się na potrzeby kampanii wyborczej, tylko jestem cały czas sobą i ci, co mnie znają, to wiedzą, że lubię się do wszystkich uśmiechać i nie tylko uśmiechać, ale po prostu jak pomagam, to całym sobą. Jeżeli nie pomogłem, to znaczy, że po prostu nie mogłem lub nie potrafiłem. 3404 osoby głosowały na pana. To rekordowy wynik dla pana, czy w poprzednich wyborach było lepiej? Poprzednich było lepiej, ale myślę, że to jest związane z tym, że w ogóle to były trudniejsze wybory, że więcej było komitetów. Druga kwestia jest taka, że no, ta ilość też głosów, która była nieważnych, to pewnie jakby dodać, załóżmy procentowo, to pewnie bym się gdzieś zbliżył do tego wyniku sprzed 4 lat. Ale jaki to był wynik? To było w granicach 4400 głosów. To jest, czyli 1000 głosów mniej. Tak, 1000 głosów mniej. No dobrze, ale to rozumiem, bierzemy to sobie na karb tej kampanii, która pan powiedział była trudna. A która to będzie pana kadencja w sejmiku województwa? 4. Raz nie startowałem do sejmiku, było to związane z kwestiami rodzinnymi. Rodzice byli bardzo chorzy i po prostu nie miałem się czasu zająć kampanią. Stwierdziłem, że są rzeczy ważniejsze. Pierwszy raz dostał się pan do sejmiku województwa z AWS-u. Z AWS-u, tak. Obok pana w tym samym komitecie radnymi zostali Norbert Krajczy, Ryszard Zębaczyński, Stanisław Jałowiecki, Krzysztof Puszczewicz. Oni teraz są w różnych jakby obozach, chociaż większość w Platformie, tak jak pan. Tak jest. No to widać, że AWS w związku z tym, że po pierwsze, w trakcie pierwszej kadencji praktycznie przestał istnieć w skali ogólnopolskiej, no to ludzie znajdowali miejsce dla siebie niejako w polityce. Ja akurat po tej pierwszej kadencji pauzowałem z tych względów, z których mówiłem i wtedy nie szukałem niejako dla siebie miejsca na arenie politycznej i potem dostałem propozycję od Platformy Obywatelskiej, z partii politycznej, dostałem propozycję startowania do sejmiku właśnie pod koniec tej drugiej kadencji sejmiku, a tej kadencji, w której nie byłem radnym. Nawiążę do mojego pierwszego pytania, że nie pokazywał się pan w mediach, przynajmniej tych regionalnych, to na czym polegała pana kampania? Oprócz uśmiechania się do wyborców. No oczywiście, że nie polega to na samouśmiechaniu. Ja myślę, że to jest wiarygodność i ciągłość tego, co się robi przez cały czas, bo jeżeli są politycy, niezależnie od jakiego szczebla, jeżeli tylko się uaktywniają na czas kampanii wyborczej, to nie jest sposób na to, żeby wyborcy o nim pamiętali i to docenili. I tutaj kampania, ja przede wszystkim stawiam na kampanię bezpośrednią. Poza tym, że pracuję te całe 4 lata, to plakaty wiadomo, banery wiadomo, w gazetach ogłoszenia wiadomo, ale przede wszystkim stawiam na kontakt z ludźmi i mnie było praktycznie widać w każdej miejscowości, w każdym mieście tych 3 powiatów. Gdzie chodziłem między ludźmi i po prostu poza rozdawaniem ulotek odpowiadałem na pytania i po prostu myślę, że to ludziom bardzo się spodobało, bo powiedzieli, że albo jestem pierwszy, albo jeden z nielicznych, który w ogóle z nimi rozmawia. A o co najczęściej pana pytano? Tutaj głównie chodziło o pieniądze, na przykład też z Unii Europejskiej. Chodziło o to, co możemy zrobić jeszcze na tym terenie. Ja, mówiąc szczerze, gdzie byłem na jakimś w powiecie, którego nie jestem mieszkańcem, bo na co dzień mieszkam w powiecie głubczyckim i w gminie Głubczyce, to po prostu pytałem się nawet, podawałem na plakacie, zresztą na ulotce miałem swój adres mailowy i mówiłem, że można zadawać pytania. Jak będę się tylko coś wiedział, to na pewno na ten temat odpowiem. A czym się pan zajmował dotąd w sejmiku? W jakich komisjach pan działał? To znaczy, od pierwszej kadencji licząc, byłem tam wiceszefem Komisji Finansów, a potem byłem, również tam byłem szefem Komisji Doraźnie do spraw utworzenia Ośrodka Telewizji Polskiej w Opolu i jak powiedział pan marszałek Jałowiecki na koniec tej kadencji, powiedział, że to jedyna komisja, która skończyła sukcesem swoją pracę, dlatego, telewizja działa, że telewizja działa. A później już byłem szefem Komisji Finansów przez 2 kadencje ostatnie. No i w tej ostatniej kadencji również byłem wiceprzewodniczącym Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi. Teraz czym się będzie pan chciał zająć?
Myślę, że naturalna kontynuacja. Rolnictwo, bo to teren rolniczy. Tak jest, tak jest. Ja mówię, że mimo, że nie zajmuję się na co dzień rolnictwem, ale w związku z tym, że kierunek studiów mam taki, że ochrona środowiska była mi bliska, bo wtedy alternatywne źródła energii. Dwa, że rozwojem wsi jesteśmy wszyscy zainteresowani. A poza tym, jeżeli ktoś się urodził w Głubczycach, to myślę, że w genach ma rolnictwo, dlatego że naokoło są potężne gospodarstwa rolne od Kietrza poprzez Głubczycę. Jest pan wieloletnim dyrektorem Miejskiego Ośrodka Kultury w Głubczycach i kino musiał pan zamknąć. Dlaczego? No, to jest także technologiczne niestety wymagania. Kwestia jest taka, że skończyły się analogowe kopie. My mamy bardzo dobrą aparaturę analogową, ale kwestia... Która teraz nie działa. Teraz nie działa. Znaczy ona jest sprawna cały czas i cały czas myślę o tym, żeby robić jakieś przeglądy filmów jeszcze takich właśnie w formie analogowej, ale no, nie da się ukryć, że żeby kupić nową aparaturę, to trzeba około 350 tysięcy złotych. I kwestia jest taka, że myślimy cały czas o tym. W gminie trwają też rozmowy. Zarówno poprzedni burmistrz, jak i przyszły burmistrz są jak najbardziej za tym. Również pan skarbnik, z którym rozmawiamy. Kwestia jest taka, że trzeba tylko znaleźć rozsądne rozwiązanie, dlatego, bo to są bardzo duże pieniądze i wiadomo, że... A kiedy się zwrócą chyba? No myślę, że powinny się zwrócić. Druga kwestia jest taka, że to nie jest chyba związane też do końca, że jeżeli jesteśmy placówką kultury w mieście powiatowym, że to musi się wszystko po prostu zwrócić, bo to będzie na pewno bardzo długi czas amortyzacji. To jest misja pewnego rodzaju i myślę, że przy tej ilości mieszkańców i tej naszej odległości od najbliższych innych miejsc, dobrze by było, żeby to kino właśnie było i myślę, że to jest kwestia do zrobienia. We wrześniu w jednym z wywiadów dla Radia Opole mówił pan, że trzeba aż 300 projekcji rocznie, to minimum, które trzeba pokazać, żeby w ogóle dotacje dostać na... To znaczy... kino, tak? Tak jest. To znaczy są, na nowy sprzęt. To są rzeczy, gdzie żeśmy mieli tutaj spotkanie. Przewodniczący Wierdak, przewodniczący Sejmiku zorganizował takie spotkanie. Była pani z Instytutu Sztuki Filmowej. No i to jest kwestia taka, że rzeczywiście te wymagania, które stawiają, to jest kwestia 300 projekcji rocznie. Do tego, to praktycznie sala widowiskowa zmienia się w salę kinową. Do tego, jeżeli dodać, a ona musi być wielofunkcyjna, jeżeli dodać do tego, że jeszcze praktycznie do kilkunastu z tych weekendów muszą to być weekendy pełne polskie, no to jest trudno utrzymać po prostu taką możliwość, żeby to wszystko zgrać. Do tego jeszcze są kwestie dystrybutorów, którzy bardzo często chcą podpisywać umowy, na przykład na dwutygodniowe granie jednego tytułu jako wyłączność. No, przepraszam bardzo, środowisko głubczyckie ma te kilkanaście tysięcy mieszkańców jako miasto, a jako powiat trochę ponad 50 tysięcy. Trudno sobie wyobrazić, żeby jeden tytuł grać dwa tygodnie, na przykład po 2-3 razy. No tak, ale kino jedyne praktycznie w okolicy, monopol zapewniony. Może ja udałoby myślę, się. Myślę, że z monopol pewnie zapewniony, na pewno, jeśli chodzi o to. Bo w Kietrzu nie ma, w Baborowie nie ma, w Brańcach tak. Tym bardziej. Kwestia jest tylko taka, że najbliżej. Jeszcze nasze społeczeństwo w ogóle, bo tak jak ja mówię, ostatnio żeśmy 3 albo 4 imprezy, bardzo dobre potencjalne imprezy estradowe odwołali ze względu na to, że było sprzedanych 24-48 biletów. Czyli nie garną się ludzie do kultury no, na imprezy. Myślę, kulturalne. Że to, z garnięciem tam tak nie powiedział, że nie garną, ale chyba jeżeli mają z finansami problemy, to kwestia jest taka, jak mają wybrać między tym, czy mają zakup zrobić, na przykład coś kupić dla dziecka, czy kupić coś do jedzenia, a pójść na przykład do kina, no to jednak to kino, czy nawet teatr, czy kabaret przegrywa. Wróćmy do polityki na koniec. Koalicja w Sejmiku Województwa Opolskiego jest pewna? Będzie stara nowa, pana zdaniem? To znaczy, wszystko wskazuje na to za starą nową. Ja myślę, że tutaj ja w tych rozmowach nie uczestniczę dotyczących, bo to są rozmowy na, wiadomo, i na szczeblu warszawskim, i na szczeblu tutaj opolskim. Wszystko wskazuje na to, że była po prostu stara nowa, bo w tej starej się współpracowało
dobrze, bo nie powiem bardzo dobrze, bo wiadomo, że tam, gdzie jest koalicja, zawsze są jakieś tarcia, zawsze są jakieś po prostu rozmowy, ale była to bardzo dobra koalicja. Zresztą to, że kolejny raz niejako wyborcy w województwie zaufali tej koalicji, że zmieniły się trochę proporcje ilości głosów. 987. 987, tak to po prostu... Jeśli chodzi o mandaty. Tak jest. Dlatego mówię to, że zmieniły się proporcje, ale to, że generalnie na pudle, że tak powiem, weszły te trzy ugrupowania, które były do tej pory w koalicji, jest to wyraz zaufania wyborców i to, że województwo polskie najlepiej wydało pieniądze i najszybciej unijne, że dostało ten bonus i że w tej chwili przed nami kolejne wyzwanie w postaci dwukrotnie większych pieniędzy praktycznie z RPO na Opolszczyznę, no to świadczy o tym, że ludzie zrozumieli, że w trakcie przeprawy przez rzekę nie powinno zmieniać się koni. Czyli już pytanie moje drugie, znam odpowiedź. Kolejne pytanie, kto będzie nowym marszałkiem województwa opolskiego? Oczywiście. Dla pana? Dla mnie Andrzej Buła. A marszałkiem, przepraszam, przewodniczącym sejmiku? Dla mnie no też Bogusław Wierdak. Czyli bez zmian? Dla mnie. Ja mówię, nie wiem po prostu, jakie będą ustalenia, ale tutaj to, że mamy 9 mandatów, uważam, że jest to kwestia taka, że nas to predysponuje jako Platformę Opolską, Platformę Obywatelską Opolską do tego, żeby tak właśnie to widzieć. I na koniec pytanie, kogo panu zabraknie w nowym sejmiku i z poprzedniego sejmiku? Jedno nazwisko. Trudno wybrać jedno nazwisko, bo wiele osób się nie dostało. Wiele osób się nie dostało. Ograniczę się może do człowieka po prostu z mojego ugrupowania. Myślę, że będzie nam bardzo wszystkim brakowało, poza wszystkimi, bo byli to doświadczeni, fajni ludzie, ale mi generalnie myślę, że Marka Szymkowicza, dlatego że znakomity specjalista w służbie zdrowia i myślę, że to, że podjął taką decyzję, że nie startuje, to jest jego oczywiście wybór, aczkolwiek jak z nim rozmawiałem, to mówiłem też, że jest mi przykro z tego powodu, bo jest to bardzo, bardzo mądra osoba, bardzo zorientowana właśnie w służbie zdrowia. Jako szef Komisji Zdrowia był według mnie, będzie trudny do zastąpienia. Dziękuję bardzo. Zbigniew Ziółko, nowy, stary radny z sejmiku województwa polskiego, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Głubczycach, był gościem rozmowy 4 oczy. Dziękuję bardzo. Dziękuję również bardzo.